Państwa na kolejny Dylan Talks. Za chwilę oddam pole Łukaszowi Jomakowi. Łukasz Jomak jest socjologiem i zajmuje się badaniem internetu. Będzie próbował przetłumaczyć nam dość skomplikowane teorie i paradygmaty na język codziennego użytkowania tej rzeczywistości internetu, która nas otacza. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za przybycie. Tak jak Renata już mówiła, jestem socjologiem. To, co mnie interesuje, to badanie tak złożonych systemów z domeny ludzkiej, społecznej i z domeny technicznej związanej z urządzeniami, z obiektami, które przetwarzają informacje, które mają poznawcze charakterystyki. Żeby to zrobić, muszę znaleźć rodzaj wspólnego języka na opisanie tych dwóch domen, jakiegoś wspólnego mianownika, w którym będzie można wiedzę za pomocą jednego rodzaju terminów, jeden z zestawów terminów, opisywać obie te domeny i działanie systemów jako całość. To, o czym będę dzisiaj mówił, to będę się zastanowić, czy internet jako właśnie taki system złożony z domeny ludzkiej i technicznej, czy można w ten sposób go tłumaczyć, jego zadania, jego działanie. Czy możemy go tłumaczyć za pomocą inteligencji sprytu maszyn, ludzi, czy czegoś jeszcze innego, może środowiska, w którym jest, albo w którym funkcjonuje. Chciałem zacząć od slajdu z filmu, który niedawno wszedł na nasze ekrany. Po lewej stronie mamy doktora Alana Turinga, który tłumaczy współpracowniczce pani Clark, czym właściwie się zajmuje i co chce zrobić. I mówi o tym, że chce stworzyć elektryczny mózg, cyfrowy komputer. To jest nacisk na położone właśnie to słowo cyfrowy, z bardzo taką dużą emfazą. Pani Clark, która patrzy tylko z niedowierzaniem, ale ponieważ jest bardzo inteligentną osobą i rozumie tak naprawdę, o co chodzi Turingowi, mówi cyfrowy komputer. Dla nas, którzy żyjemy w XXI wieku, to właśnie zastanowienie się, to takie wstrzymanie oddechu przysłowie cyfrowy, może się wydawać dziwne, no bo jaki inny komputer mógłby mieć Turing na myśli? Otóż okazuje się, że za jego czasów komputer wyglądał w ten sposób. Komputer to była każda z tych osób siedząca przy biurku, które wykonuje zadania obliczeniowe. To był komputer i takich komputerów, takich osób, pracowników, którzy dokonują obliczeń, tego rodzaju obliczeń, było bardzo dużo, szczególnie między innymi w czasie wojny, kiedy zadania komputacyjne były dosyć mocno, były bardzo specyficzne, ale były istotne. Jednym z takich zadań właśnie było rozszyfrowanie, możliwość pragmatycznego użycia rozszyfrowanego kodu Enigmy, ale to były także inne zadania. I to, co Turing budował, to było budować maszynę, która będzie myślała z jego punktu widzenia tak jak człowiek, albo w ogóle myślała w jakiś sposób, być może tak jak człowiek. Te maszyny rzeczywiście powstały i w czasie wojny spełniały różne zadania i po wojnie też spełniały różne zadania. Co robiły? Obliczały trajektorie pocisków artyleryjskich, liczyły parametry próbnych wybuchów jądrowych i obliczały jak gdyby ich skutki. Zaczęły pojawiać się w biurach, gdzie tworzyły, obliczały modele ekonomiczne, na podstawie których można było prognozować zyski, sprzedaż itd. Aż w końcu, no oczywiście były używane przez naukowców, przez inżynierów, aż w końcu trafiły pod strzechy w formie komputerów domowych. Co potrafiły robić mechaniczne komputery? Potrafiły szybko rozwiązywać pewnego rodzaju problemy. Problemy związane z manipulacją stanami, symbolami, liczbami. Potrafiły rozwiązywać takie problemy, które dają się zalogaryzować. Można się dopytać, jaki zakres jest tych problemów, tak naprawdę, i jakiego rodzaju te problemy są. To znaczy, rzeczywiście dużo takich problemów z naszego takiego codziennego życia można w ten sposób rozwiązywać. Czy dużo jest zadań, które można przełożyć na język cyfrowej maszyny i spowodować, że zostanie w ten sposób rozwiązane. No, my wiemy, że takich problemów, które można w ten sposób rozwiązywać, jest całkiem sporo. Może na przykład za pomocą posiłkować się takim urządzeniem po to, żeby wygładzić oblicze George'a Clooney'a. Dzięki właśnie komputerom nasza intencja, którą jest poprawienie właśnie wizerunku znanego aktora, przetłumaczona jest na język cyfrowy, na wiele bardzo drobnych operacji cyfrowych.
ta treść, którą chcemy zmanipulować, też jest zmanipulować, zmienić, zmodyfikować. Jest przekształcana też na język czy na postać cyfrową. Nasze działania, czyli na przykład poruszanie kursorem, które oznacza nakładanie pewnego filtru, jest też w jakiś sposób tłumaczone. No i na końcu właśnie mamy wynik, który z powrotem jest przekształcany na taką postać wizualną, którą my jesteśmy w stanie dostrzec, zrozumieć, przetworzyć tak jak w ten sposób, jak to się dzieje w naszych umysłach. Tak więc komputery, mechaniczne komputery zagościły w różnych dziedzinach życia. Rzeczywiście ich było bardzo, bardzo dużo, głównie w takich technicznych zastosowaniach, około technicznych, ale były one odseparowane od siebie, były niepołączone ze sobą i ludzie, którzy ich używali, stwierdzili w pewnym momencie, że dobrze by było, żeby ich zasoby i żeby ich umiejętności obliczeniowe ze sobą połączyć po to, żeby jeszcze lepiej, jeszcze szybciej rozwiązać problemy, a jednocześnie, żeby łączyć w ten sposób właśnie tych ludzi, którzy te rozwiązania, te problemy za ich pomocą rozwiązują. To jest pierwsza wizja internetu, czyli to jest medium, w którym spryt i inteligencja ludzi może funkcjonować, może być wzmacniana, może w pierwszy sposób działać. To jest internet w pierwszym rozumieniu. To jest internet, w którym łączymy ludzi poprzez komputery i cyfrowość, w którym komputery i ich relacje i połączenia są po prostu innego rodzaju medium dla naszej komunikacji. I oczywiście tutaj możemy rzeczywiście traktować tę warstwę cyfrową właśnie jako medium. Możemy mówić właśnie, analizować tę sytuację z punktu widzenia studiów nad mediami. Możemy mówić na przykład o tym, czy to medium jako technologia w jaki sposób, do jakiego stopnia determinuje naszą komunikację. Możemy badać, w jaki sposób wpływa, w jaki sposób jest zagnieżdżona w różnego rodzaju kontekstach politycznych, społecznych, ekonomicznych. Możemy badać oczywiście to, w jaki sposób ta umiejętność, czy ta właściwość tych maszyn, które rzeczywiście są w stanie wielorodzajowych treści sprowadzić do jednego wspólnego mianownika, jakim jest medium cyfrowe i co z tego wynika. To, co mnie interesuje, to w jaki sposób to medium wpływa na procesy uspołeczniania, na procesy tworzenia systemów społecznych, w jaki sposób te systemy, jaka jest specyfika tych systemów. Jest jednym z nowszych trendów właśnie badania tego typu systemów, które są złożone z danych ludzkich i nieludzkich. Są to systemy nazwane maszynami społecznymi. Są to systemy, które właśnie są zbudowane są to hybrydowe systemy zbudowane z domen ludzkich i nieludzkich, których jednak wynik działania nie jest sprowadzalny do wyników działania któregokolwiek z tych systemów. Te systemy właśnie są umożliwiane, ich działania są umożliwiane, jest wzmacniane właśnie dzięki temu, że funkcjonują w ramach tego medium cyfrowego, właśnie w ramach internetu głównie. Czym są te maszyny społeczne? To są te wszystkie usługi, które znamy z codziennego życia w tym momencie. To są sieci społecznościowe, platformy crowdsourcingowe, blogosfera, systemy zbiorowego tworzenia, uzgadniania wiedzy, tak jak Wikipedia, czy systemy takie jak systemy pozwalające zdobywać wiedzę, takie jak na przykład Stack Overflow dla programistów i różnego rodzaju pochodne usługi. To są systemy, w których zadania obliczeniowe rozkładane są, dzielone są na części, rozkładane są pomiędzy grupie osób, są rozkładane na mniejsze problemy. Dzięki temu umożliwiane jest jakby szybsze, bardziej sprawne rozwiązanie tych problemów jako całości. Tak dzieje się na mechanicznym turku Amazona na przykład. To jest software computation, obliczenia społeczne. No i jakby to, co właśnie w takim ujęciu, w którym internet jest swego rodzaju medium dla ludzi, którzy mają jako swoją inteligencję i to medium w jakiś sposób, to tą inteligencję wzmacnia, pozwala jej lepiej funkcjonować, bardziej funkcjonalną. To jest właśnie ten opis, w którym sprytni są ludzie, a technologia jest tylko medium. Natomiast czy rzeczywiście o to do końca chodziło Turingowi, kiedy mówił o myślących maszynach? Rzeczywiście chodziło mu tylko o takie mechanizmy,
które są w stanie obliczać tylko i wyłącznie pewną dosyć wąską grupę problemów, które są związane właśnie z obliczeniami, z przekształceniami. Czy nie myślał o czymś więcej, czy nie myślał o czymś, co jest bliższe takim rozumowaniem, z jakim mamy do czynienia, kiedy myślimy o naszym rozumowaniu, o naszym myśleniu. Możemy domniemać, wie właściwie, że rzeczywiście chodziło o coś więcej. Mówiąc o maszynach myślących, myślał o uniwersalnych maszynach. Uważał, że każdy rodzaj problemu, który jest problemem obliczeniowym, można sprowadzić do prostych reguł obliczeniowych, które można wykonywać właśnie za pomocą mechanicznych systemów. Ten sposób myślenia zapoczątkował myślenie o sztucznej inteligencji, z jednej strony o sztucznej inteligencji, a z drugiej strony myślenie o umyśle jako o pewnej specyficznej realizacji ogólnej idei obliczeniowości komputacji. To jest właśnie sposób myślenia drugi o internecie. To jest taki sposób myślenia o internecie, w którym jest on medium dla inteligencji i sprytu ludzi i maszyn. To znaczy w takiej sytuacji, w której te hybrydowe systemy, to nie są systemy złożone tylko z ludzi, inteligentnych ludzi, inteligentnych umysłów, którzy są połączeni ze sobą za pomocą efektywnego systemu komunikacyjnego, systemu przechowywania informacji, ale oprócz ludzi są też inni obywatele tego systemu, pełnoprawni obywatele, którzy są także obdarzeni pewnego rodzaju inteligencją, być może inteligencją no, w jakichś aspektach równą inteligencji ludzi. Tak więc takim imperatywem tego typu internetu to byłoby połączyć ludzi i maszyny w jednolity system poznawczy. No a działanie miałoby być możliwe, jeżeli będziemy myśleli za zatrudnieniem, dzięki temu, że w samej zasadzie, w samych podstawach to w jaki sposób myślą, tak naprawdę można sprowadzić do jednego wspólnego mianownika. Z jednej strony ludzie, którzy zajmują się tymi problemami, filozofowie umysłu, filozofowie czy ludzie zajmujący się sztuczną inteligencją, może z jednej strony no, chcemy modelować umysł, tak jakby był komputerem, tak jakby był właśnie pewną specyficzną realizacją tej ogólnej, idealnej teorii obliczeniowości. W obliczeniowej teorii umysłu mówimy, że myślenie realizowane jest poprzez manipulację symbolami. Ta manipulacja symbolami jest możliwa dzięki temu, że symbole, reprezentacje mają charakter z jednej strony semantyczny, czyli odnoszą się do czegoś, na przykład odnoszą się do zewnętrznych w stosunku do umysłu obiektów, ale też do stanów wewnętrznych dzięki temu odpowiadają jakiejś rzeczywistości, mogą reprezentować i modelować tę rzeczywistość. A z drugiej strony mają charakter semantyczny, co znaczy, że można na nich operować, to znaczy, że mogą wchodzić w relacje z innymi reprezentacjami, z innymi symbolami i mogą być poddawane przekształceniom. Te reguły przekształcenia możliwe są dzięki istnieniu prywatnego, wewnętrznego języka myśli, który zawiera w sobie te reguły przekształceń, dzięki którym te procesy komputacyjne są możliwe. I to jest sposób myślenia, w którym staramy się wytłumaczyć ludzkie myślenie za pomocą metafory komputerowej w silnym wydaniu tego punktu widzenia. Czyli rzeczywiście możemy myśleć o umyśle jako o takim systemie, w którym mamy do czynienia z jakąś pamięcią, z jednostką, która operuje na symbolach, z jakimś programem, który jest wykonywany, jakimiś obiektami, jakimiś urządzeniami, które dostarczają nam reprezentacje do świata zewnętrznego, na których możemy przeprowadzać się, na którym jakby umysł jako procesor przeprowadza manipulacje. Drugim punktem widzenia, w którym mamy pewnego rodzaju równowagę, czy równoważność pomiędzy umysłem ludzkim a myśleniem maszynowym jest sztuczna inteligencja, czyli taki punkt widzenia, czyli taka dziedzina, w ramach której staramy się nie tłumaczyć działania za pomocą działania maszyny, ale staramy się
zmodelować działanie umysłu w funkcjonalnych zakresach tego działania właśnie za pomocą systemów sztucznych. Czyli staram się modelować pewne funkcje, staram się stworzyć pewne modele działania ludzkiego umysłu, stworzyć ich symulacje w systemach sztucznych komputerowych i ewentualnie sprawdzać, czy wyniki, które osiągniemy badając funkcjonowanie jednego systemu z drugiego, czy w jaki sposób są ze sobą zgodne analogicznie. Modeluje się różnego rodzaju funkcje poznawcze. Modeluje się uczenie, wnioskowanie, szczegółowe procesy związane z percepcją, na przykład analiza obrazu, analiza języka, klasyfikowanie, rozpoznanie wzorców. Można teraz spytać, czy taka teoria, w której rzeczywiście mamy jakąś tam równoważność pomiędzy maszyną a ludzkim umysłem, czy jest w stanie być źródłem takich jednolitych opisów systemów, w ramach których funkcjonują domeny ludzkie i sztuczne, komputerowe. Czy na przykład możemy mówić o, czy możemy użyć takich określeń jak na przykład reprezentacja? Czy jest to jedno z tych określeń, które jednocześnie w ten sam sposób, wierząc, że znaczy to samo, czy możemy stosować do opisu zarówno człowieka, jak i komputera w tym samym systemie, w tej samej sytuacji, w tym samym kontekście? Czy możemy stosować inne tego typu określenia, jak na przykład pamięć, na przykład uwaga, innego rodzaju pojęcia, które są złożone, które są związane z ludzkim poznaniem w systemach poznawczych w ogóle. Wydaje mi się, że jest to zbyt niski poziom opisu, aby można było właśnie użyć tych pojęć do jednoczesnego opisywania tych dwóch komponentów, pomimo że tak naprawdę zakładamy, że w tym paradygmacie, że one są w jakiś sposób w jakimś stopniu tożsame. Tak naprawdę trudno nam powiedzieć, znaczy wiemy, że przy momencie przechodzenia na przykład reprezentacji, czy komunikowania reprezentacji, czy komunikowania symboli pomiędzy systemem ludzkim a systemem sztucznym, komputerowym, to reprezentacje ulegają przekształceniu. Tak jak pokazywałem już na wcześniejszym przykładzie, one są digitalizowane, inaczej są rozumiane. Jest pewien poziom pośredni, w którym następuje swego rodzaju tłumaczenie reprezentacji symboli z jednej domeny, domeny biologicznej, domeny poznania realizowanego za pomocą umysłu, na symbole technicznej domeny sztucznej. Być może takie analizowanie systemów, które mamy do czynienia z obiema tymi domenami, powinno właśnie polegać na badaniu tych interfejsów, na badaniu tych miejsc, w których to tłumaczenie przebiega. Rzeczywiście, robi się to dosyć często. Raczej jest cała dziedzina, która się zajmuje, to jest na przykład Human Computer Interaction, w którym dokładnie badamy, pokazujemy i tworzymy i projektujemy takie systemy, w których umożliwiana jest komunikacja pomiędzy tą domeną poznawczą ludzką a domeną komputerową. Oczywiście może to się dziać na różne sposoby. To może dziać się właśnie na poziomie na przykład programowania, ale może dziać się to na poziomie bardziej zaawansowanych systemów komunikacji z pomocą klawiatury, myszki, ekranu dotykowego, ale może dziać się na przykład za pomocą systemów, w których rozpoznawana jest mowa. To na przykład jest realizowane takim, możemy powiedzieć, że to jest innego rodzaju system złożony z ludzi i nie ludzi. Jest to system zrealizowany podczas gry Wabank, w których uczestniczy się dwóch ludzi i jeden zaawansowany komputer, czyli Watson IBM-owski. Działanie Watsona polega na tym, że on najpierw wyciąga rzeczywiście intencje z języka naturalnego, z pytań, które zadaje w języku naturalnym przez prowadzącego program. Następnie używa tego zinterpretowanego pytania do przeszukania ogromnej bazy danych różnego rodzaju informacji, które mogą być relevantne z punktu widzenia tego pytania. Formułuje hipotezy, które są tutaj pokazane na dole i przedstawia, znowu tłumacząc na język ludzki, język naturalny, przedstawia te
tę hipotezę jako odpowiedź prowadzącemu uczestnikom. Tutaj rzeczywiście ta współpraca pomiędzy oczywiście no, nie do końca ta współpraca jest to pewien rodzaj współzawodnictwa, ale działanie tego systemu polega na tym, że rzeczywiście musi istnieć rodzaj płaszczyzny wymiany tłumaczenia interfejsu znaczeń pomiędzy tą stroną ludzką i tą stroną mechaniczną. I rzeczywiście jest też tak, że bardzo dużo działań, które dzieją się na przykład w obrębie World Wide Web sieci, internetu, szczególnie jeśli chodzi o sieci semantyczne, polega na tym, żeby wiedzę, która jest zapisana w sposób nieustrukturalizowany, przetłumaczyć, czy przynajmniej w taki sposób opisać, żeby mogła być zrozumiała, czy mogła być w sposób dość nieskomplikowany, przetworzona przez systemy sztuczne. Dzięki temu jest właśnie możliwe, możliwa współpraca, czy wymiana informacji pomiędzy tymi właśnie dwoma domenami. Oczywiście, jeśli chodzi o Watsona, to okazuje się, że on jest w stanie także przeanalizować nieustrukturalizowane informacje, takie jak po prostu zwykły tekst angielski. Tak więc, no, jeżeli rzeczywiście chcemy traktować internet jako taki system, w którym mamy do czynienia z inteligentnymi zarówno ludźmi, umysłami biologicznymi, jak i umysłami sztucznymi, wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie tego robić po prostu zaglądając do procesorów, zaglądając do ludzkich czaszek umysłów i szukając wspólnego mianownika, ale rzeczywiście no, to, co się teraz dzieje i to, co być może należy badać, to jest badanie i tworzenie, analizowanie interfejsu pomiędzy tymi dwoma domenami. To jest rzeczywiście jedyny sposób na analizowanie takiego systemu, gdzie mamy dwie inteligentne domeny. Rzeczywiście jesteśmy skazani tylko na badanie tego styku w komunikacji pomiędzy tymi domenami. Wrócę na chwilę do tego obrazka z komputerem, ludzkim komputerem, czy z ludzkimi komputerami. Możemy się zastanowić, co rzeczywiście jest z tym komputerem. Kiedy Turing opisywał tę sytuację ludzkiego komputera, mówił, że właśnie komputerem jest ta osoba, ta kobieta, która tutaj coś liczy. Mówiąc o niej, mówił o jej pamięci, o jej postrzeganiu. Natomiast powiedział, że natomiast nie mówił nic, czy też odrzucił to, że ta kartka papieru, którą ona trzyma i ten ołówek, który ona trzyma, też może być elementem systemu przetwarzającego informacje, systemu, którego konsekwencją jest myślenie. Okazuje się, że pojawiły się i są coraz bardziej popularne takie teorie w ramach nauk poznawczych, które mówią, że poznanie nie dzieje się tylko, nie dokonuje się tylko i wyłącznie w czarnej skrzynce, której działanie chcemy zbadać, którą chcemy rozświetlić i zobaczyć, co w niej siedzi. Czyli w skrzynce ludzkiego umysłu czy komputerowego procesora, ale tak naprawdę dzieje się w kontakcie ze światem zewnętrznym. I to są różnego rodzaju teorie, takie jak poznanie rozproszone, w którym możemy mówić, że mamy do czynienia na poprzedniej sytuacji. Może cofnę jeszcze do tego zdjęcia. Tutaj możemy powiedzieć, zgodnie z paradygmatem poznania rozproszonego distributed cognition, że no, takim systemem poznawczym, który dokonuje pewnych obliczeń, który myśli, być może jest ta cała przestrzeń obejmująca osobę na pierwszym planie, biurko i te kartki i ten długopis czy ten ołówek. A być może, jeżeli te wszyscy ci ludzie, którzy są w tym pomieszczeniu, jakby pracują nad jednym problemem, być może systemem, który jest systemem poznawczym, jest cały ten pokój, który dokonuje pewnych działań, pewnych funkcji poznawczych. I to jest poznanie rozproszone. Może być rozszerzone umyśle, w którym do tej koncepcji mówimy, że tak naprawdę my myślimy nie tylko umysłami, ale też narzędziami, których używamy. Narzędziami szczególnie o charakterze poznawczym, takim jak na przykład pismo, jak no właśnie teraz szczególnie
komputery czy sieci komputerowe. W tych teoriach takich jak właśnie poznanie rozproszone, rozszerzone umysł, poznanie to jest usytuowane, ucieleśnione, zakorzenione, mówimy, że realizuje się ono w interakcjach, w działaniu w danym środowisku. Jest modulowany przez affordance, czyli przez to, co środowisko nam pozwala zrobić, przez ograniczenia tego środowiska, ale także ograniczenia naszego ciała. Mówimy, że do pewnego stopnia to właśnie w środowisku jest kodowane znaczenie, że to nie jest tak, że środowisko jest po prostu zbiorem pewnego rodzaju obiektów, które my reprezentujemy w naszych umysłach, czy w umysłach komputerów. Te reprezentacje podlegają pewnym przekształceniom. Na wyjściu mamy inne reprezentacje, które decydują o tym, co robimy ze środowiskiem czy w środowisku, to żeby zrealizować jakieś cele, dążenia, intencje. Możemy powiedzieć, że tak naprawdę właśnie to środowisko jest samo bogate znaczenia, aż do takiego stopnia, że mówi się też, że reprezentacje w ogóle nie są potrzebne w modelowaniu poznania, że sama interakcja ze środowiskiem, sama interakcja, samo działanie jest wystarczające do tego, żeby zdać sprawę z tego, co się dzieje w trakcie różnego rodzaju procesów poznawczych. W takim ujęciu unikamy tej konieczności, tej potrzeby zaglądania do procesorów, programów komputerowych, z drugiej strony do umysłów, czy do czaszek, dlaczego biologicznie pewne rzeczy działają, bo proces poznawczy nie dzieje się właśnie w tych miejscach, czyli nie dzieje się, a przynajmniej nie wyłącznie dzieje się właśnie w umysłach i w programach procesora, ale dzieje się na zewnątrz. To jest jedna rzecz, która jest istotna. Drugą rzeczą, która jest istotną, to jest to, że jeżeli mamy taki system, w którym w jednym środowisku i działa taki właśnie element ludzki oraz element nieludzki, czyli powiedzmy komputer, i mają do wykonania wspólne zadanie, czyli jedno zadanie, muszą współpracować powiedzmy, to żeby zdać sprawę z poznawczych aspektów tego rozwiązywania tego zadania, możemy po prostu obserwować, jak te obiekty zachowują się właśnie w środowisku, w jaki sposób z tym środowiskiem wchodzą w interakcję. To powinno być dla nas źródłem właśnie tych jednolitych opisów, tego wspólnego mianownika, za pomocą którego moglibyśmy opisywać poznawcze funkcjonowanie właśnie tego systemu. Więc jak to się ma do internetu? Internet może być uważany, czy może być definiowany jako takie sprytne środowisko, w którym działają sprytni ludzie oraz sprytne maszyny. Sprytne mamy na myśli inteligentne. Tak? Środowisko to jest inteligentne dlatego, ponieważ zgodnie z paradygmatami ucieleśnionego, zakorzenionego, zadowolonego poznania, to właśnie także właśnie w środowisku są znaczenia. To ma o wiele większą jeszcze rangę i znaczenie w momencie, kiedy rzeczywiście zaczynamy mówić o internecie, o wiele większe znaczenie niż kiedy mówimy o działaniu w środowisku, które nie jest środowiskiem informacyjnym w takim znaczeniu, jakim tym środowiskiem informacyjnym jest internet. Szczególnie w momencie, kiedy mamy do czynienia z pojawieniem się właśnie tego internetu rzeczy, w którym pewne elementy inteligencji dosłownie zaczynają pewne aspekty inteligencji zaczynają otrzymywać, są obdarzane przedmioty z naszego otoczenia. Tak? Stają się także elementami sieci. Czyli tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, w której mamy inteligentnych ludzi, inteligentne umysły, które działają wraz z inteligentnymi maszynami, z komputerami, w mniej lub bardziej inteligentnym środowisku, ponieważ te technologie w rodzaju sieci semantycznych, innych technologii semantycznych, nadają coraz więcej znaczeń w sposób jakby deliberatywny, pomocą wprowadzania pewnych standardów, nadają znaczenia właśnie temu środowisku, w którym pewne działania poznawcze są przez ludzi, przez maszyny wykonywane. Teraz można zastanowić się, czy rzeczywiście idziemy w kierunku takiego świata, w którym rzeczywiście to środowisko zaczyna być coraz bardziej inteligentne, w którym elementy świata mają swoją lokalną inteligencję. Może ona nie jest jakaś specjalnie wielka, ale opiera się na tym, że na relacyjnym budowaniu pewnych znaczących systemów, mini systemów
W momencie, kiedy na przykład idę ze swoim, trzymając swój telefon, na którym mam zapisane spotkanie, przechodzę obok miejsca, w którym rzeczywiście to spotkanie ma się odbyć, dostaję informację o tym, że to właśnie to jest to miejsce, żeby się zatrzymał. To jest właśnie tego rodzaju inteligencja, lokalna inteligencja, która jest trochę efemeryczna, która pojawia się i znika, ale jest i rzeczywiście jest w stanie rozwiązywać pewne mniej lub bardziej złożone problemy lokalnie, w sposób rozproszony, rozdystrybuowany. To jest jeden sposób myślenia o tych złożonych systemach. Innym sposobem myślenia jest troszeczkę takie bardziej tradycyjne myślenie, którego wyrazem jest na przykład Watson, albo na przykład nowe algorytmy związane właśnie też z sieciami semantycznymi, które tworzy Google, w których tych paradygmatach te wszystkie znaczenia tworzone właśnie w tym środowisku zewnętrznym są zasysane do centralnych jednostek przetwarzających informacje, takie jak właśnie komputer typu Watson, albo systemy takie jak właśnie systemy szacowania prawdziwości informacji, czy istotności informacji Google'a. I właśnie z takich centralnych repozytoriów są serwowane ludziom jako pewne inteligentne rozwiązania ich mniej lub bardziej skomplikowanych problemów. Wydaje mi się, że oba te sposoby będą miały swoje kontynuacje. To jest kwestia ekonomii, rozwoju pewnych paradygmatów, pewnej inercji technologicznej, ale wydaje mi się, że przynajmniej z mojego punktu widzenia, dla mnie, jeżeli chcę opisywać złożone systemy poznawcze, chciałbym widzieć taki system, który rzeczywiście coraz łatwiej jest obserwować, w jaki sposób w działaniu realizują się właśnie te systemowe funkcje poznawcze. I w tym kierunku chciałbym prowadzić dalej swoje badania. Dziękuję uprzejmie.